No to nie jest przypadek, że Andrzej Bobola, który został zabity przez kozaków, był przez 45 lat po śmierci. W ogóle nie było wiadomo, gdzie jest pochowany. I nagle ukazuje się jednemu z zakonników jezuitów i mówi, że jak to było w sytuacji zagrożenia miasta, wojna północna ze Szwedami, 1700 bodajże drugi czy piąty rok. Ukazuje się i mówi, jak odnajdziecie moją trumnę, to ocalę miasto. Chodziło o Połock wtedy. I 3 lata szukano tej trumny z ciałem Boboli, ponieważ w samym tym Połocku 49 jezuitów zostało zamordowanych przez kozaków. I po 3 dniach odnaleziono tą trumnę, jedyną, w której było ciało niezniszczone. Wszystkie inne uległy rozpadowi, a ciało Boboli było zachowane. I faktycznie Szwedzi odstąpili od miasta. To, co obiecał Bobola, to się stało. I z tego taki wniosek właśnie w nawiązaniu do Dmowskiego, że Bobola ma obowiązki polskie w niebie, skoro go Pan Bóg wysłał. Normalnie no wysłał, ukazał się temu jezuicie przełożonemu w tym gimnazjum w Połocku i to się stało. I później kolejny raz, rok 1819, już po trzecim zaborze, kiedy w Polsce faktycznie, powiedzmy, nie było jakiegoś entuzjazmu dla życia, bo to, co się działo, to my, pamiętający czasy komuny, to powiedzmy było sanatorium w porównaniu z tym, co działo się pod zaborami z Polakami. I znowu ukazuje się Bobola w Wilnie, w mieście, w którym spędził ponad 20 lat swego życia. Ukazuje się i znowu tym razem dominikaninowi, który był takim kaznodzieją narodowym. Car mu zabronił przemawiania, jakiegoś publicznego występowania i człowiek jest całkowicie zawiedziony. Co teraz z nami będzie? Jaka będzie dalej sytuacja w Polsce, skoro tyle nas tutaj krzywdy spotyka? I ukazuje mu się Bobola, bo modlił się do świętych polskich. Nie? Ukazuje się mu Bobola i Bobola, który był już wówczas znany, dlatego że po tym pierwszym ukazaniu się rozpoczął się wielki kult Andrzeja Boboli w Polsce. Mimo że beatyfikacja nastąpi dopiero 150 lat później, to jednak ten kult był bardzo żywy. Bobola go podprowadza do okna tej celi, któremu się ukazał, mówi: spójrz. No i trwała przed jego oczyma wielka bitwa różnych wojsk narodowych. I mówi, kiedy ta wojna, ta bitwa się skończy, Polska odzyska niepodległość. No była zapowiedź roku 1918. I dalej mówię mu, że Polska także zwycięży w wielkiej bitwie. No to była ta bitwa warszawska, o której przypomniał sobie kardynał Okakowski i polecił te modlitwy nowennowe do Andrzeja Boboli. I wydawałoby się, że na tym już ta opieka Boboli skończyła się. Tymczasem po kanonizacji w 1938 roku Andrzeja Boboli zaczął on ukazywać się w Strachocinie, w miejscu, gdzie się urodził, ale o czym nie było wiadomo. Znaczy, było wiadomo, że w książce jezuity Poplatka ukazała się wzmianka po badaniu w różnych archiwach, że urodził się w Strachocinie. To był właśnie dworek i własność rodu Bobolów. Natomiast w samej Strachocinie o tym jakby nie wiedziano. A przez te 80 lat księża, w którym się ukazywał Bobola, mówili tylko, że na plebanii straszy. I nagle w 1787 roku przychodzi tam nowy administrator, proboszcz przyszły, ksiądz Józef Niżnik, który jednej nocy łapie dosłownie tego ducha za ramię i pyta się, kto ty jesteś? Jestem Andrzej Bobola, tu się urodziłem, tu mnie macie czcić. I powstaje ogromne sanktuarium od tego czasu w Strachocinie. Modlitwy narodowe tam się odbywają, nowenny. No, coś cudownego. I
Tak jak mówię, nie było tam żadnego kultu, nawet mieszkańcy nie wiedzieli, że Bobola się tu urodził. Tymczasem rozwinęło się tak ogromne sanktuarium, ta geografia łaski, której nie mógł nawet tak gorliwy kapłan jak ksiądz Niżnik wymyśleć tego miejsca. To jest już Boża opatrzność, to jest, jak mówię, ta geografia łaski. I stamtąd jakby płyną teraz takie nowe nadzieje dla Polski, Polaków, odbywają się te różne zjazdy, konferencje. Polacy, tak apeluję, Polacy, musicie uwierzyć, że Andrzej Bobola chce nam pomóc. To trzeba też uwierzyć, że został specjalnie wysłany także w naszych czasach teraz, żeby nam pomóc. I myślę, że wielu, którzy się tam wpisują w Kronice, w Strachocinie, to tylko to potwierdzają, że przyjechali z różnej trudnej sytuacji i nagle wszystko się rozwiązuje. No ale to jest właśnie owoc wiary. Łaska Boża, nasze wołanie i odpowiedź z nieba. Taka jest ta relacja. I tej relacji nam dzisiaj trochę brakuje do Boga. To był fragment historii o świętym Andrzeju Bobola. Źródło oraz link do całego nagrania znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli chcesz więcej podobnych historii, subskrybuj i obserwuj nasz kanał. Pamiętaj, aby włączyć dzwoneczek. A jeżeli chcesz dołączyć do jeszcze bardziej elitarnego grona, zapisz się przez link w opisie filmu. Niech Ci Pan Bóg błogosławi.